Dobra, jest z nami kolejna osoba, Kamil Tanwit, świeżo upieczony mistrz. Tak jest. Było widać na scenie, Kamil, dzisiaj u ciebie niesamowite emocje, jak wygrałeś. Było widać, że jest to szczere, nic nie było udawane, więc może powiesz na szybko, co czujesz po tym wydarzeniu dzisiejszym. No teraz mam gęsią skórkę, szczerze powiem. No co mogę powiedzieć, kurczę, byłem tutaj 3 lata temu, znaczy nie tutaj, byłem 3 lata temu na Mistrzostwach Polski Juniorów, tam byłem trzeci. I tak sobie powiedziałem, że jak będę kończył juniorów, chcę być najlepszy w Polsce. I ciężką pracą, nie powiem, że to fajnie, łatwo mi przyszło, było super łatwo i przyjemnie, tylko to była naprawdę ciężka robota. No i mówię, kilka lat pracy nad swoją sylwetką powstały te, poprawiły się te słabe partie, powiedzmy, no i forma wypaliła dzisiaj, także jestem bardzo zadowolony. Ja ci powiem, że jestem pełen podziwu, bo forma dzisiaj wygląda naprawdę bardzo dobrze. A poza tym też jesteś, tak jak ja, osobą wysoką, więc ja wiem, ile to pracy kosztuje, żeby coś wypracować, sam wiesz o tym najlepiej, więc tym bardziej szkoda dla ciebie. Może jeszcze powiesz tylko na szybko, bo nie chcę ci za dużo czasu zajmować, jakie plany teraz, skoro kończysz już juniorów tak naprawdę, to jakie plany na przyszłość? Czy coś już planujesz w ogóle w tych seniorach, czy jak to ma dalej u ciebie wyglądać? Wiesz co, no generalnie w seniorach startuję już od 3 lat równorzędnie jakby z juniorami, bo zawsze mi gdzieś te Mistrzostwa Polski Seniorów są razem z eliminacjami do juniorów. No i tam powiedzmy od 3 lat jestem tam zawsze w top 6 na Mistrzostwach Polski Seniorów. Na pewno teraz nie będę się jakoś spinał ze startami, jeżeli coś, to będę chciał trochę jakby się, powiedzmy, ustabilizować, muszę studia magisterskie teraz dokończyć. Także troszkę może odbiję od kulturystyki, tak powiedzmy w sensie startowania. Na pewno tą sylwetkę będę jakoś tam rozwijał, ale co do startów to jeszcze na pewno nie mam nic powiedziane, jasno, nie? Także no, wyjdzie w praniu, zobaczymy. To jeszcze ostatnie pytanie, co dzisiaj wpadnie do jedzenia? Szczerze to powiem ci, że jakoś specjalnie parcia na jedzenie nie mam. Zjem sobie może jakiś taki domowy obiad, ale bez szaleń. Nie mam w ogóle parcia na jedzenie. Miałem w głowie przez ostatnie 12 tygodni tylko takie światełko, że te zawody i w ogóle nie mam parcia na jedzenie, na nic takiego. Cieszę się z formy. Jeszcze myślę, troszkę ją podtrzymam, może się uda mi Mistrzostwa Świata pojechać na Dominikanę. Także mówię, na jedzenie mnie teraz w ogóle nie interesuje. Dobra, to jeszcze na koniec twoja ulubiona poza i kończymy. Świeżo upieczony mistrz Polski w Trek Nutrition TV. Dzięki wielki, Kamil, i gratuluję.